Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, a to jest pierwszy odcinek serii poświęconej grze Deadlight. Zapytacie może, co to jest takiego Deadlight? Otóż już wam odpowiadam, jest to gra utworzona przez niezależne studio Tequila Works, które zrzesza byłych pracowników takich studiów jak na przykład Blizzard, czy Mercury Steam, czy Pyro Studios. No i oni stworzyli taką zręcznościową platformówkę w postapokaliptycznym klimacie, w której przyjdzie nam zmierzyć się z zombiakami. Myślę, że dość ciekawe to może być. To jest na dobrą sprawę moje pierwsze odpalenie tej gry. Ja tylko ją włączyłem po to, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda, co to jest, i zapowiada się ciekawie. Jeszcze troszeczkę ściszę. Także myślę, że warto będzie się tej grze przyjrzeć. Może synchronizację wyłączymy. No i ja gram na padzie od Xboxa, ponieważ ta gra wyszła pierwotnie na Xboxa 360. Niedawno, 25 października bodajże, wyszła też na PC-ty i nie wiem, czy w tym samym czasie przypadkiem nie wyszła na PS3. Głowy nie dam, także to ewentualnie będziecie musieli sobie zweryfikować sami. No ale my zaczniemy nową grę, tylko jak to zrobić? Chyba Select Scene. Wydaje mi się, że tak to muszę zrobić. Posłuchajcie w ogóle, jaka piękna muzyka jest w tej grze. Już na samym odpaleniu, taki postapokaliptyczny klimat, tu widzimy jakieś kruki jedzą, jakieś zwłoki. Taka muzyka, naprawdę mega. Ja myślę, że ja sobie się zainteresuję samym soundtrackiem i potem posłucham. Pięknie brzmi, no pięknie, kurczę, może zostańmy tu chwilę i posłuchajmy w ogóle. Ale mega klimat. O lol, tu mi pokazuje, że mój czas gry to jest godzina 39:59. Chyba, że minuta. Minuta 39, no to by miało większy sens. No dobra, zobaczymy. W każdym razie zaczynamy nową grę i zobaczmy, co tutaj w ogóle się dzieje. Just like sharks. When they stop moving, they die. That's how you are, Carla. Save yourself. Wow. Ostry początek. Seattle. 1986 rok. 185 You killed her, you bastard! You murdered her! She's dead! What the hell have you done? Why? We'd all be dead by now because of your little sister. How many times have we said Why? Not to separate from the group? Never means never. Shot drawing their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. Radio message said that it was around here. It's a bit more than 5 miles west. Let's get out of here. Come on! I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Oops. Ben, Stella, get out of here. Get to the seat. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. Kurczę, niezły klimat. That day was not the beginning of anything, or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. No to wiemy już mniej więcej, co się stało. Gramy Randym. Tutaj drabinka pękła, musimy także znaleźć naszą rodzinę. Widzimy, zombie się dobijają. No i to już jest aktualna gra. Tak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłem, to jest platformówka. Mamy kosmyk włosów, Carly. No okej. Okay. Musieliśmy ją zabić, została pogryziona. Widzicie, tak ta gra wygląda. Naprawdę niezły klimat. Fajnie to wygląda. I tak jak mówiłem, ja gram oczywiście na padzie od Xboxa 360. Będzie tylko, że granie jest troszeczkę za głośno. Dobra, poszukajmy. No, co tutaj jest? The
wood is rotten and the planks are weakened. Coś tam chyba jest pod spodem. Dobra. Nieźle to wygląda. Wow. Oj, ktoś mnie goni, jakiś niemiły pan. Ciekawe. Boże, czemu im się tak oczy na czerwono świecą, tego nie rozumiem. Ale coś włączyłem, czy... Nie wiem. Kurczę, fajnie to wygląda. Jeszcze co bym chciał zwrócić uwagę na co? W tym przerywniku fajnie było... Coś mogę przeczytać? Ktoś zmarł dzisiaj. O Jezu, pamiętnik. To mogło być fajne przeczytać to wszystko. Części stron brakuje. Dobra, zostawimy to. Ale naprawdę... Oj, fuck! Co ja zrobiłem, dat graba? Dobra. No, fail na samym początku. Okej, może być. Ajej. No masakra, ale jestem noobem. Ale chciałem powiedzieć, że świetna muzyka była w tym przerywniku i naprawdę fajnie zrobiony, fajny klimacik tego był. Dobra, może teraz się uda i uwaga! Ta-dam! Jest. Like a boss. Dobra. To chyba muszę przesunąć, tak mi się wydaje, że tam coś było. O, dobrze, stójcie tu, stójcie! Głupie zombie. Przejdźcie tam, no. Chodźcie tu, no. Come on! No chodźcie tu! Kurde. O, no. Dobra, walić ich. No, udało się. Tutaj coś jeszcze mamy. Secret found. Jakiś sekrecik. Tutaj muszę chyba się opuścić. No, czy on spadnie? Spadnie. Dobrze. Fajny jest klimat. Kurczę, bardzo fajnie zrobione. Podoba mi się to. Nie dość, że... Fajna koncepcja samej gry, taka bardzo fajna platformówka. Do tego jeszcze dochodzi postapokaliptyczny klimat, zombie. No mega, naprawdę super. Oj, a dobrze się potknął. Ha. I like it. Dobrze. Skaczemy tutaj sobie. No ciekawe, w ogóle co tego wirusa spowodowało? Bo z filmiku mogliśmy się dowiedzieć, że to był jakiś wirus. Tutaj chyba musimy przeskoczyć, co? Jest! O, to chyba na górę. Już nie damy rady wskoczyć, to chyba tam trzeba. O, się przestraszyłem, że nie damy rady. I gdzie teraz, tu? Chyba tu. Okej. No jakiś bug lekki był. Teraz tu musimy zejść. O. Right back, czyli ten. Czyli jeszcze możemy jakiś tam dodatkowy sprint mieć. Okej. No i co? Aha, jest drabinka. O, uciekli tam chyba, tak? Widzimy, samochód jedzie. Kurczę, ale to świetnie wygląda. A, mogę ich zawołać. No i podążą za mną i się zabiją sami. Ha, głupki. Ja spróbuję przeskoczyć, udało się. To chyba mogę teraz wyłączyć. Nie no, mega, myślę, że to będzie fajna seria. Mamy aptekę, dobrze, bo mi się przyda. I teraz... Co, teraz chyba musimy tu przeskoczyć, nie? To ogrodzenie. Jest! Freedom! Freedom! Sire! Co to jest? Aha, to chyba mogę zniszczyć. Ale! Szarża na drzwi. Tap. Dobrze. Ben Stella sam managed to escape in the van that brought us to Seattle. It looks like I'll have to travel on my own to the safe point. Dobrze. Tu pamiętniczek, ale to nie mój. No dobra.
W takim razie musimy coś skombinować innego. Czy tutaj gdzieś... Chyba nie mogę. A, myślałem, że to mogę wskoczyć w tą rurę, ale nie mogę. Oj! Tuś przybiegło przed ekranem. Nice. Ale klimat niezły. Co tu się nadział? Jakaś książka. Randall cannot swim. O, nie możemy pływać, no to nice. Znaczy nice, no wcale nie nice. Tylko nie wiem, dlaczego nie mogę pływać. Czy to przez to moje ubranie, czy jakąś traumę miałem z dzieciństwa, czy coś? No ale nic, dobra, jak nie możemy, to nie możemy, tak? Ale mu... Masakra. No ale dobra, to nic. Co to dla nas? Tam zombiaki są w wodzie, ciekawe czy one... żyją. Chyba nie. Co ten magiczny przycisk robi? Też opuszcza, ale nie wiem, czy one nie żyją tu przypadkiem. Au. Dobra, to było głupie. Jak mnie chwycą te zombiaki, to będzie klops. Dobra, uwaga. Nie, one chyba nie żyją, to albo się potopiły. A żyją jednak! I told you! I one całkiem szybko jeszcze w tej wodzie poginają, co jest najgorsze. No kurde, szybciej ode mnie, naprawdę? No to fuk. Dobrze, ale tej przeszkody nie pokonacie, głupki. Głupi zombie. Dobra. Teraz skaczemy. O, fuck! To tylko ja. Nie no, masakra, no tak nie może być. Noob graba. No dobrze, jestem. Dobrze, udało się. Oj! No co? Co to fuck? Co to było? To możliwe. No! Dobrze. No ale jak tak można? No kurczę. Ciot, są jakieś zombiaki. Czy mogę się zakraść, czy coś? Nie mogę! Uciekamy! Dobrze. No ale tam fejle jakieś dziwne były. Fudiat. Oj. Fuck! Ja pierdzielę. O, oh, Jesus, ale to było... niefajne. Dobra, gdzie jestem? Kurde, ale mega klimacik, naprawdę świetnie to wygląda. Mam nadzieję, że i wam to się spodoba. Bo dla mnie to jest... no kozak po prostu. Deadlights. This is what's left of our world now. O, ale nieźle. Safe point. To tam idziemy. Dobra. Aha, tutaj się nam wyczerpuje ta staminka. Dobrze. Przeszliśmy gdzieś, okej. O, jak słodko, flaga amerykańska. O, oh, wow, wow! Fuck! Nie! Zostaw mnie. Wózek, ja go wózkiem chcę. Ej, ale nie mogę. Co ja mam tu zrobić? Skoczyć. Jezu, nie mogę niczym walczyć, ale to była masakra. No to może coś było jeszcze fajnego, już nie mogę cofnąć w każdym razie. O! I found a firefighter's axe. Firefighter's axe. Dawaj tego! Oh. Nice, teraz jak się walczy? Ależ czuję moc! Ale spada mi stamina jak ten. Muszę uważać, bo tak... ekran mryga. Co to było? Hmm.
O, dziękuję. Spróbujmy z nim zawalczyć. Wow! No ale to lubię! Nice! Teraz nie jestem takim bezbronnym frajerkiem. Ups, nie trafiłem go. No i koniec staminy. Ciekawe, czy ja od tego... Oj, dobra, dobra. Dobra, 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 okej. Muszę uważać, kurczę, mało życia. Trochę niepotrzebnie się tam dałem zharasować. Zharasować. Kurde, ale... Mam nadzieję, że wyczujecie ten klimat. On jest po prostu nieziemski. I co jest? Mi trochę odwala. Oj, nie ten przycisk. Coś tu znajdę. Kartka z pamiętnika, widzicie? Czyli znajduję. Kurczę, tylko to tyle można czytać. A pewnie warto by było się w to zagłębić tak naprawdę. Ale nic. Na razie sobie to zostawimy. Tu nic nie ma ewidentnie, to idziemy w drugą. Wow, 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 wow. Super, okej, okay. Okej, okay. Może być. No dobra, słuchajcie, w każdym razie myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że gra wam się podoba, mi się bardzo podoba. Bardzo fajna platformówka, do tego ciekawie zrealizowana, z bardzo fajną oprawą audiowizualną i jeszcze z klimatem postapokaliptycznym związanym z zombie. Także ja nie wiem, czego tutaj można chcieć więcej. Mam nadzieję, że będziecie oglądać następne odcinki. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam właśnie do następnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!